Hej! Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Webso, no to Outlast. Kontynuujemy ten chory shit, ja tylko zrobię trochę ściszej głośniki, bo mam za głośno. Nie pamiętam w ogóle, gdzie skończyliśmy, a Mail Ward, na męskim wargi skończyliśmy. To był taki koleś, co nie, to mi się nie podobało. Chyba tak było. Mi się wydaje, mam jakieś lagi czy coś, ale nie wiem, ile mam FPS-ów. What the fuck? Mocne wejście na początek widzę. Teraz pytanie, czy wyleci za każdym razem jak ten. What the fuck, nawet jeśli nie zdążyłem powiedzieć. Outlast, nie wiem, który odcinek, piąty chyba. Nic nie zdążyłem powiedzieć, nie włączyłem sobie nawet timera. Słuchajcie. A mnie koleś przestraszył, jak na mnie wyleciał śmieć. Dobra, nie ma go tam, nie ma go tam. Na szybko timer włączyć. Dobra, start. No, timer poszedł. To można playsować. Dobra, czy wyleci znowu? Chyba nie. Mam jakoś ten? Aha, dobra, jak się odpalał latarkę? Tak. O, bateria. Zajebiście. Ale coś mi laguje chyba. Coś mnie tu laguje. Więcej baterii, coś, nie? Koleś chyba w ogóle pobiegł w tę stronę. Jezu, to moja ręka. Siema. Ej, Zara, bo on jest z tej strony! Ej, nie, słuchajcie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, przejdzie te lagi. Przejdzie. Coś jest grubsza nie tak. Okej, chyba jestem z powrotem, zaraz zobaczymy, jak to chodzi. I chodzi o gówno centralnie. Nie wiem, o co chodzi, ale chodzi o gówno. Siema, ziom. Będę się gonił. Zgwałcę cię! Tak jak wszyscy chcą zgwałcić mnie, tak jak zgwałcę ciebie. Nie chcę patrzeć. Nie! Nie w tą stronę! Nie szedłem tędy już w ogóle. Mamy save'a. To jest jakieś wejście na górę. Tu można iść dalej, czy można iść dalej? Okej. No tutaj. Jakie mam w ogóle zadanie? Czy to jest w opcjach, czy nie? Niech się w to wchodziło. A, dobra, nie będę na to patrzył, może aż tak. Aha, dobra, czyli tu nie ma tego. Na J są te dokumenty. O, notatki. Znajdź wyjście z kanałów. Nadal uczta dla much. Ścieki już chyba bardziej cuchnąć nie mogą. Setki ciał stłoczone w jednym miejscu, tysiące much. Czy to jest właśnie wyjście, o którym mówił Kazungia? Czy coś, że mam umrzeć? Nie umrę, jak tam czas? 3 minuty. Jesteśmy na parter oddziału dla mężczyzn. No to co, skoszymy? No to która? Aha, bo nie mam tu przejścia za bardzo. Aha, okej. Okay. Coś mogę odepchnąć. Mam nadzieję, że nic mnie nie złapie za nogę. Oby nic mnie nie złapał za nogę. Pytanie, czy koleś żyje, czy nie? Żyje. Pytanie, czy na mnie wyskoczył, czy nie? Niby jest związany. Dzień dobry. Siema. Wybaczcie, ale się tam zostawię. Jezu, jak tu mało widać. Tam coś słyszę z lewej. Ale nic tu nie ma, może będę się tu mógł schować. A coś było? Mi się wydawało. Coś się na parter, no to raczej nie na górę, co nie?
Coś mnie goni. Coś się chce tu dostać. Żyjesz? Ej, on żyje. Naprawdę? Muszę? Już on mnie zje. Przebiegnijmy jak najszybciej na drugą stronę. O fuck, nie mogę. Trup. Obskubany w dodatku. Dobra, mamy jakieś dokumenty. Raport stanu pacjenta, autor Rick Trager. Niestety to kolejny pacjent, który nie przeżył. Robiłem co w mojej mocy, ale jestem tylko lekarzem, a nie cudotwórcą. Jestem dość nowy w tym całym lekarzowaniu, więc nadal próbuję się ze wszystkim połapać. W każdym razie ktoś powinien złapać się za ten... złapać za łeb ten katastrofalny projekt Wall Rider. Ucieka nam kasa, kiedy wszystko się popsuło przez tego małego Billiego, ale udało mi się odchudzić personel o ponad 80 osób. Oznacza to krótkotrwałe oszczędności przy wypłacaniu pensji oraz długotrwałe przy opłacaniu emerytur i opieki zdrowotnej. Poza tym sporo się dowiedziałem o biologii. Nie byłem wcześniej tego pewien, ale teraz mogę powiedzieć z absolutnym przekonaniem, że nie można żyć bez nerek. Człowiek uczy się całe życie. Ej, to nie miała być komedia czy coś. Dobra, ale to w takim razie jak mam stąd wyjść? Skoro tu jest zamknięte. Halo! Kolego! Pomożesz mi? Jezu, tu ktoś żyje. Otworzysz te drzwi? Okej, znalazłem wyjście. Nie musisz. Nie wchodź tu. Jaki wiki czeka w snach. Godzina 5 nagrania, kurde. No dobra, to chyba muszę wyskoczyć. O fuck. Jakieś hardkorowe już, nie? O kurwa. A dobra, przeje. Oni się tu zaraz przebiją. To jest czasowe. Mogę to zostawić? Nie mogę. Jezus Maria. Ja pierdol. Zamknij te drzwi! Zamknij drzwi! Barykaduj! Zabarykadowane, co dalej? Teraz to muszę odbarykadować. Oh! 10 minut, a to takie jazdy. Są drugie drzwi, ten... Co? Tu się wbiją? O cholera. Nie jestem pewien, czy to fajnie się barykadować z takim ziomusiem tu leżącym, ale dobra. Dobra, zdążyłem chyba. Już nie jestem pewien, czy to już koniec. Wbijamy się tu. Mam nadzieję, że gra mnie. Plus minus dobrze prowadzi! Cholera. Źle wszedłem. Źle. Ja pierniczę! Co? Gdzie ja miałem iść? Tam nie było żadnego przejścia. Jak oni się tu znaleźli tak szybko? O Jezu, od tego momentu serio znowu muszę się przystąpić przy ten.
dobra, to jeszcze nie barykadowało. Szybki. Tak, dobra, czyli tam muszę obszarić coś innego, muszę nie patrzeć nawet w prawo. Tylko muszę jak najszybciej tam obszarić, jak przejść z lewej, bo nie wydaje mi się, żeby z prawej było możliwe wejście tam jakkolwiek do kolesia. Może w sumie nie muszę ich zamykać. Mógłbym tam wskoczyć po prostu na górę. Chyba by nie przeszli za mną. Chociaż? Nie wiem w sumie. A jest to coś wartego znalezienia? Bo tu się wydaje, że w tym pokoju jestem bezpieczny. W tym pokoju. Dobra, tu jest ziomuś. A ja biegnę tu. Ja biegnę tu i jestem w dupie. No. Kurna jasna. Kurde, co ja mam zrobić? O Boże, za każdym razem od tego samego momentu. To już jest nudne. Serio, to się robi nudno. To może jednak w prawo muszę przebiec szybciej niż on, czy coś takiego. Albo może mogę dostać raz, ale nie ten. No nie wiem. No nie, no tam są zamknięte, co nie. Spróbuję teraz powiedzieć w te. Albo może ja ich muszę jakoś tak sprytnie ten wyminąć, ominąć. Tu jest przejście! Dobra jest! Pierdol się. Sorry. Ale się udało chyba. To wy nie przeskoczy. Aha, to się za. Uuu, ciekawe co było, jakbym nie dał rady. No nie. No serio, dalej mnie gonią. Strzelałem, że mogę tędy przejść. Nie miałem pojęcia, nie widziałem tego. Martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Oh, fuck. Na wózek, nie frąba. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on! Wyjście! I'm in no hurry. Wyjście! Nose to the grindstone, I like that. Okay. Wyjście!
wyjście tak blisko. Ty śmieciu. My w ogóle jesteśmy jakieś głuchoniemi czy coś? Ty śmieciu. Dobra, zapamiętać drogę. Miną dwa piętra w dół. Sorry. Idą dwa piętra. Tu w lewo. Tutaj w prawo. Tutaj w lewo. O Boże. Trzymaj się lewej ściany. Aż do windy. Jezus Maria. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, No nie. No movies. And it'll give us a chance to talk. Super. Widzę jego dupę. Dobra, co to jest? Czy sam uwolnisz się, ja mam coś? I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. Muszę klikać, nie za bardzo. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. A ty to nie? It's understandable. Maybe you get scared. There's like the turn of God is. God died with the goldsmith. Nie, Bóg umarł w wielkiej wojnie. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? All money becomes a matter of karuchy jakieś. And that's what I'm here for. Make you. Kurde, muchy, a on tu lata. Aaaa, co on mi uciął, co on mi uciął? Uciął mi palce. Uciął mi więcej palców. Uciął mi wszystkie palce? Nie, nie wszystkie. Teraz mogę używać ukrytego ostrza, jak nie mam tego palca. Aaaa, cholera jasna. Aha, tu mi uciął serdek. Ja pierdolę, że tam kość wystaje! No macham tą myszką, macham. Jak on się uwolnił z tego? O, oh, fuck. Wyżygał się. Niedobrze, Tomasz, niedobrze. Niezbyt dobrze. O, oh, fuck, wiesz co, to może jakoś zabandażuje albo coś. Pierwsze... No, sorry, ej, co jest? Nie jadłem nic takiego przecież. No dobra, widać, nic tam nie jest. Jest git. Wychodzimy. Holy motherfucking shit, big! Bo tędy? Tędy? Tu gdzie mnie wiózł? Po krwi, i tu była winda. Potrzebny klucz! Dobra, tu mogę wejść. Trafi się, boję w takim ciemnym miejscu włączyć kamerę. Znaczy, w sensie latarkę. Potrzebny mi klucz, cholera. On nie używa żadnego klucza, oszustwa. Dobra, jak coś, to się odblokuje.
Chociaż nie jestem pewien, że to dobrze, że to odblokowuje. Aha, dobra, jak coś, to mam tu drogę do tego szybu. W szybie raczej nie powinno mi się nic stać. Oczywiście zamknę, bo co? Wypierdalaj. Where is the key? Masz klucz? Nie masz klucza, tam gówno masz. Zesrałeś się i tyle. Gdzie jest klucz? Ruda szmato. A tu coś. A nie. Dobrze, mogłem się schować pod łóżkiem. Gdzie już nie idzie? Dobra, teraz czyli trzeba unikać doktorka i... Kuźwa, znaleźć klucz. Jak wydawało mi się, że tu był, nie? Może w którymś trupie albo coś. Kurde, nie wiem sam, nie? Nigdy nie przejdę, są drzwi, których nie otworzę. O! A, żeby się ukryć tylko. Może granie w czapce to nie jest najlepszy pomysł, bym się płacić się zawsze. Koleś tam idzie, czy nie idzie? Dobra, nie wiem. Tędy... Znalazłem baterię. Może jakiś plus. Tu jest zamknięte. Dobra, muszę iść w tą stronę, z której on przyszedł. Tu? Chodź, doktorku, chodź. Ale masz szpetny ryj. Uuu, damn. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki ten. Aż taki porywczy. Goni mnie dalej? Jak się obracało? Goni mnie dalej. Hej, 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 doktorku. Pozwolić, że... O, fuck! Nie mogę przez niego przeskoczyć! Naprawdę, come on, już miałem wszystko obcykane. O, ale zaraz. A kurna, jasna. No nie, ej, i nie, i teraz tu jest zamknięte. No i tu jest zamknięte. Nie, on teraz przewalone, bo tu jest zamknięte, on mnie zauważył. Dobra, to też się za nim mogę uganiać, stoi on za mną. Tu jest jakieś wyjście? Tu jest jakieś wyjście. Kurwa, chciałem zamknąć drzwi, fucking shit! Ej, no ale to nie fair, bo teraz mnie wyrąbało w innym miejscu i jeszcze nie pozwoliło mi otworzyć tych drzwi. No come on, game. Come fucking on. Nie mam tych palców dalej. No i teraz tu się drzwi otwiera. Idzie się tu. Ziomuś wychodzi. Zaczyna nas gonić. Tu jestem. Tu jestem. W sumie to nie wiem, ten też nie szedłem, nie? Że tu znajdę tę kartę. Się mogę poukrywać, coś z tego jest. O, w chuj, nie wiem, gdzie to jest.
Dobra, ja mi nie pomogą. A kur jego mać! Skąd on się tu wziął? Nie znam go za. Nie otwierać, tylko zamknąć! Będę się tak ganiał z nim w kółko teraz. Dobra, no nic, muszę... Skąd ja mam wykrzasnąć te karty, ktoś mi powie? Serio, skąd ja mam wykrzasnąć te karty? Może gdzieś tu jednak? Na tym początkowym etapie? No, w każdym razie już i tak się nie mogę wycofać. Zamknięte! No to jesteśmy w dupie. Serio, zabił mnie tam. Serio mnie tam zabił. Oh, fucking shit. Co ja mam tu zrobić? Come on. Muszę przebiec dalej. Na 200% muszę przebiec dalej. Pozostałem wszystkie drzwi otwarte, co się wiedzę. I teraz pytanie, czy on tu będzie, czy on tu nie będzie. Może tak mi on to zrobić? Jedna z gorszych kryjówek. Wbił się tu? Wbił się tu. To jest śmiech. Szukam. Poszedł sobie chyba. To ten słuch. Albo stoi zaraz po prawej, albo sobie poszedł. YOLO! Kurwa. Ale chyba tu będzie jeszcze raz coś. Dobra, do wentylów z tego co wiem, oni za mną nie chodzą. Oh, fuck. Dobra, ale pewnie wie, gdzie jest wyjście z tych wentyli śmieci. Tu znajdę keycarda, to się normalnie nie zesrę. Kolejnym głupim kuźwa pomieszczeniu takim. Na tędy mogę wyjść. Ale najpierw mam przejść, co tu jeszcze jest. Pada? Pada, cholera. Fajnie, że widać świat na zewnątrz, nie? Gówno widać. Dobra, no tu się mogę poukrywać w tych wyrach, coś tam po lewej. Jebło ostro, jalo. Klucz. A! O chuj.
Chyba trzeba było przebyć właśnie tam dalej, gdzie on był. Mamy pół godziny nagrania. Dobra, nie doszedł. No ale ja tam skoczę, muszę znaleźć inne wyjście. Dalej, to mój kibel. Kurwa. Przeżyję? Przeżyję! Przeżyję! Pominąłem go! Pominąłem go! Ale wyjebał te drzwi. Co za koleś. Nie wiem, gdzie mam biec. Wiem, gdzie mam biec. Pytanie, czy zdążę. Tu już jest winda. Nie. Przejdź i zamknij. A tu jest winda. Sweet winda. A tam jest wyjście. Nie, słuchajcie, dojdziemy do wyjścia, jak będzie koniec odcinka, bo... O Jezu. Nie. Czemu on był piętro niżej? Jak on był piętro niżej? O, idealnie. Jeszcze mam broń! Nie mam broń. Kurna, jeszcze muszę to otworzyć, bo się zablokował ziomuś, nie? Nie mam, żyję. Ile zakład? Zajebiście mi to pomogło, gówno widzę. Kurde, no i zjechałem tylko jedno piętro niżej. Dobra, słuchajcie, przy następnym save'ie kończymy. Dobra, na dół. Zamknięte są, nie? Oczywiście. W takich miejscach często są baterie. Ale nic takiego nie widzę, więc... Jakieś kody kreskowe, coś... Zapisywanie. Dobra, słuchajcie... nazwę ten odcinek chyba zabawa z doktorkiem, albo nie wiem jak. Ale w każdym razie... Cholera jasna, dobra. Był safe, widziałem, więc... Aha, zapisz i wyjść, to nawet nie muszę ten... Tak? Okej, dobra, więc wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do kolejnego razu. Yo!